Kompletnie nagi Michał Zebrowski chowa przyrodzenie kciukiem żony Jarosław Bieniuk komentuje rozmiar, foto. Publiczność zdazyla zapewne już przynajmniej częściowo przyzwyczaić się do instagramowego ekshibicjonizmu Michała i Aleksandry Zebrowskich. Piękna para w mediach społecznościowych przedstawia swoje życie bez żadnego filtra. W efekcie na ich profilach nie brakuje też nagości. Do tej pory byle to raczej specjalno z soli. Choć i Michał od czasu do czasu nie wstydził się poświecić z klata. Teraz jednak obnażanie się na Instagramie przyjęło zupełnie nową formę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W ramach wypadającego w piątek dnia mężczyzna Aleksandra Zebrowska zamieściła na swoim profilu zdjęcie całkowicie rozebranego meza. Uśmiechnięty od ucha do ucha Zebrowski radosnie prezy muskuły, stając do kamery frontem. Jak go Pan Bóg stworzył. Za jedynego cenzora posluzy tutaj umiejętnie umiejscowiony kciuk fotografa i emotikony tulipanów wlepione na sutki. Równości czytamy w opisie odważnego zdjęcia. Równie ciekawie zrobiło się w sekcji komentarzy. Poza zadziornym wpisem samego Zebrowskiego. Pod zdjęciem uaktywnila się na przykład pełnoetatowa instagramerka Agata Rubik. Wow, mając tak długie palce, powinna zostać pianistka zazartowała żona znanego kompozytora. Przypomnijmy, Aleksandra Zebrowska pozuje z córka na sedesie, pierwsze życzenia na 2023 spełnione, foto. Żartobliwa szpilę Zebrowskiemu wbił natomiast znany mieszkaniec Pomorza, Jarosław Bieniuk. Były pilkarz wprost zasugerował, że na zakrycie wdzików Michała nie potrzeba aż tak wielkiego kciuka. Mały kciuczek wystarczy, napisał. Kupujecie takie poczucie humoru?